Was, moi kochani, w moim najnowszym odcinku na moim kanale. W tym odcinku, jak już pisałam w mojej społeczności, będę robić Q&A, czyli Q&A. Polega on na tym, może wielu Was już wie, o co chodzi, ale ja wytłumaczę tym, którzy nie wiedzą. Chodzi o to, że zadajecie mi pytania właśnie pod postem, już za późno, a ja na nie odpowiadam w tym odcinku. To mam tych pytań 10, przygotowałam je sobie na kartce tutaj, bo jakby z telefonu nie mogę czytać, bo nie nagrywam. I będę postarała się Wam bardziej opisywać te pytania i żebyście bardziej po prostu się dowiedzieli więcej rzeczy o mnie. I zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście stawili dużo łapeczek w górę, żebyście się dzielili tymi filmami z innymi, żebyśmy dozbierali chociaż do końca tego roku 1000 subów. Bardzo bym poprosiła Was, żebyście się postarali, czy w ogóle dacie radę, jestem bardzo ciekawa. Więc zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. A teraz przechodzimy do dalszego ciągu tego filmu. I jeszcze chciałam powiedzieć, że zrobiłam jakby swoje retro i pokażę Wam je zaraz właśnie teraz, czyli patrzcie na moje retro. Już widzieliście moje retro, mam nadzieję, że się bardzo Wam podobało. Będzie ono się pojawiać tak na każdym filmie, to będzie takie wprowadzenie, że to jest mój kanał. A my zaczynamy i lecimy z pierwszym pytankiem. Czyli te pytanko brzmi, ile masz lat? Ogólnie to wiecie, bo w mojej opisie kanale jest to napisane. Mam tam napisane, że jest 11 lat, chociaż niedługo kończę 12 lat, ponieważ mam 1 maja urodziny w święto pracy i po prostu, więc za chwilę w sumie, tak za miesiąc więcej trochę będę miała urodziny i 12 lat będę miała, więc można jeszcze uznać, że mam 11, ale rocznikowo mam 12. Dobra, to tak podstawowe dość pytanie, więc idźmy dalej. Ulubione zwierzę. No ogólnie to jak wiecie, mam psa, mam jeszcze u taty rybki, bo kiedyś jak mama, to nagrałam chyba filmik z nimi. I mój pies się nazywa Lokuś, mieliście o nim film, jak się opiekuję. Rybki, no to jakby rybki. I moje najlepsze zwierzę to nie jest pies, chociaż że mam psa, ani rybki. Moje najlepsze zwierzę jest kot, bardzo, ale to bardzo lubię koty, ponieważ jakby one... Mi się podoba, jak jest to po prostu, one chodzą własnymi drogami, są takie milutkie, się przytulają. Psy też, no jakby lubię też psy, ale bardziej wolę koty. Miałam kiedyś kota, nazywał się Rykuś, ale niestety przyjechało go auto i niedługo też będę mieć kota, więc jeśli byście chcieli mieć taki odcinek, że pokazuję wam mojego kota, a on będzie taki nawet malutki, bo już niedługo go będę mieć, to zostawicie dużo łapek. I jakby no niestety... Syn powiedział, że on... Umarł tamten, więc postanowiłam, że chcę mieć drugiego. Bardzo lubię koty, dlatego jakbyś na właśnie takich odcinek chcieli, zostawcie dużo łapkę w górę. A my przechodzimy do naszego pytania. To jest, długo znacie się z Hanią? Czy długo się znam z Hanią? No, nie wiem, czy tak można powiedzieć, że długo, ponieważ jak poszłam do szkoły baletowej, to miałam lat... 9, tak, miałam 9, prawie kończyłam 10. Z nią się poznałam dopiero w szkole. Ogólnie nie znałam nigdzie indziej, nie poznałam jej, więc jakby Hanię poznałam w szkole. Jak pierwszy dzień to były taki, w ogóle nikogo nie znałam, były takie grupki, wiecie, że czasami ktoś się spotka, już siebie zna i po prostu były takie grupki, byłam sama, w ogóle miałam inną przyjaciółkę i tak dalej. Dużo rzeczy było w tej szkole, a tak to no, nie mogę powiedzieć, że się długo znam z Hanią, więc no tak z rok się znam, trochę więcej, no 2 lata prawie. No dobra, to przechodzimy dalej. Następne pytanko, jak się poznaliście z Hanią? Ciągle Hani te pytanie, więc jesteście ciekawi. No to jak się poznaliśmy z Hanią, no to już powiedziałam w tamtym pytaniu, że w szkole. No to mogę już Wam bardziej zagłębić, jak to było na tym rozpoczęciu roku. Ogólnie to było rozpoczęcie takie króciutkie, tam potańczyli taneczne, bo oczywiście jak chodzi do szkoły baletowej, tam coś pokazali. Potem po prostu poszliśmy do klas, pani wychowawczyni nam powiedziała dużo rzeczy o szkole i tak dalej, oprowadzili nas. Ogólnie to ja w ogóle szłam z jakąś inną dziewczynką, której nawet nie pamiętam, która to była. Chyba to była Marta, taka moja też przyjaciółka, mniejsza. Potem, z tego co pamiętam,
to już tak kolejny dzień to był tak, że były grupki. Nie wiem, czy u was w klasie tak jest, bo u mnie jest tak, że jest jakaś grupka osób po prostu, które się lubią, mają podobny styl i tak dalej. Więc ja byłam bardziej w takiej. Miałam po prostu jedną koleżankę, przyjaciółkę, nazywa się Roma, i po prostu się z nią bawiłam, a potem miałam w ogóle, przychodziłam na różne etapy z innymi osobami, a potem jakoś dużo do tego, że spotkałyśmy z Kają i bardzo się polubiliśmy i do tego czasu jesteśmy cały czas przyjaciółkami i bardzo się lubimy, wierzymy w siebie, pomagamy sobie. No i zachęcam was też do subskrypcji kanału, nazywa się Hanix, pewnie wiecie. No a my przechodzimy dalej. Ulubiona lektura. O Jezu. Ja nie lubię czytać. Nie lubię czytać. Nie wiem. No dobra. Może nie powiem tak, że nie lubię czytać. Ja mogę czytać. Czasami się wciąga w czytanie, ale ja lubię czytać swoje książki, które ja sobie powiem, jakie mi się powiem. Lubię bardzo komiksy. Bardzo mi się podobają komiksy, ale takie bardziej o codziennym życiu, na przykład jakieś dziewczyny. Ostatnio czytałam na urodziny tamtejsze komiks, który od właśnie Marty, który mi się bardzo podobał. Dlatego też bardziej polubiłam te komiksy. Lubię czytać też czasami niektóre lektury. Mieliśmy ostatnio Narnię, bardzo mi się podobała, a najlepszą książką, którą mieliśmy w tym semestrze ogólnie, która mi się najbardziej podoba, to jest Mikołaj. Nie wiem, po prostu Mikołaj. Ja lubię takie śmieszne rzeczy, komedie, coś w tym stylu i bardzo mi się po prostu spodobał. I Mikołajek dalej też sobie czytam, inne części, w ogóle wszystko już prawie przeczytałam, więc no muszę powiedzieć, że lubię czytać, ale nie lubię takich, co mi ktoś mówi, że muszę przeczytać, na przykład właśnie jako lekturę, to nie lubię. Dobra. Dalej mamy ulubiona potrawa. O, to trudno, bo ja mam takie różne potrawy, zależne pory, na przykład obiad, kolacja, śniadanie. No to powiem takie właśnie trzy. No to na śniadanko lubię sobie zjeść, lubię rzeczy w ogóle z jajkiem. Nie wiem, czy znacie taką potrawę, jajko kapitańskie, ona mi się bardzo, bardzo smakuje. Chociaż jajecznica z dekonkiem też jest pyszna. A jajko kapitańskie to jest jakby chleb, wycinacie w niej kółko i do tego wlewacie jajko i to się smaży. To jest bardzo dobre, więc może zrobicie sobie, mi to bardzo smakuje. No i jajecznicę z bekonem oczywiście też fajnie sobie zjeść. Potem mamy obiad. No to na obiad makaron z pesto, nie wiem, że znacie firmę, bardzo lubię makaron z pesto, to jest mój najlepszy makaron. Chociaż mój tata miał swoją mamę i ona robiła taki makaron, który bardzo, bardzo jest dobrym. Mój tata się nauczył tego przepisu i robi nam też ten makaron. Jest przepyszny, dlatego on jest na drugim miejscu, a pierwszym jest makaron z pesto na obiad. I jeszcze zup to tak rosołek. No, lubię rosołek. I teraz kolacja. Na kolację to trudno. Nie lubię najbardziej kolacji. Lubię najbardziej śniadanie. A kolacja to... No tak wolę na przykład tosty. O, tosty z serem i ketchupem. Najzwyklejsza rzecz na świecie. Ja nie lubię jakichś tam jakichś dziwnych rzeczy. To po prostu najzwyklejsza rzecz. Bardzo uwielbiam, więc polecam. Idziemy dalej. Czy często się kłócisz z siostrą? Moja siostra mi zadała te pytanie pod tym postem, więc jakby... Zależy, no, jakby czasami są pory, w którym się więcej kłócimy, czasami mniej. Ogólnie to moja siostra jakby jest w podobnym moim wieku, jest 2 lata młodsza, albo ma rok i coś tam, a ja uznaję, że 2. I ona jakby, no nie wiem, kłócimy się na przykład bardziej o takie rzeczy, które nie mają sensu i jakby, no, nawet sporo się kłócimy, ale już przestaliśmy i jest mniej, jest moim zdaniem lepiej, więc zostawcie łapki w górę, żeby nie było dużo kocenia. Dobra, idziemy dalej. Co lubisz robić w wolnym czasie? To jest trudne pytanie, ponieważ ja się często nudzę i nie wiem, co robić w wolnym czasie, ale jak tak pomyślę, no to właśnie lubię robić sobie kreatywne rzeczy, na przykład coś namalować, naszkicować. Lubię ogólnie rysować, znaczy bardziej nie rysować tak. Lubię na przykład bardziej takie plastyczne rzeczy, na przykład z gliny, plasteliny, takie różne rzeczy. Czytać, no to jak już powiedziałam, że tak nie za bardzo, więc raczej to jest taką fajną rzeczą, którą robię w wolnym czasie. W wolnym czasie na przykład, jak mam to, na przykład pouczę się czegoś, co mnie ciekawi, na przykład, nie wiem, załóżmy biologię, lubię bardzo biologię, na przykład coś tam sobie poczytam o niej. No i oczywiście, no, internet, świat internetu, no lubię sobie pogrzebać w mediach społecznościowych,
bardzo najlepszą moją grą na świecie, którą bardzo uwielbiam, są Simsy 4. Jakbyście chcieli jakieś odcinki z Simsy 4, to zostawcie pod tym filmem tak z 7 łapek w górę i może zrobię jakiś film, ale no, bardzo lubię Simsy, więc w wolnym czasie, kiedy mogę, to pogram sobie chwilę. No i to takie najczęstsze rzeczy, które robię. Dobra, dalej. Jaka jest twoja pasja? No to też było w moim statusie, opisie mojego kanału. I już dużo wam o tym mówiłam, zrobiłam shorty o szkole baletowej, wam powiedziałam. No moją pasją jest balet, po prostu bardzo kocham balet. Lubię ćwiczyć balet, po prostu mi się to bardzo podoba, dlatego też chodzę do szkoły baletowej, mam moim zdaniem duże predyspozycje i po prostu to moją pasją jest balet albo taniec klasyczny, tak to można powiedzieć. No. Dalej mamy, od kiedy się przyjaźnisz z Hanią? No to jest coś podobnego, jak się poznać z Hanią, długo znamy się z Hanią. No to od kiedy się poznałeś z Hanią? No to właśnie od pierwszej klasy szkoły baletowej, no i więcej wam już powiedziałam, więc lecimy dalej. No i to jest chyba koniec. I to jest koniec. No i chciałam na końcu filmu bardzo, ale to bardzo podziękować jednej osobie, która pod moim społecznościowym postem, gdzie napisałam, żebyście pisali pytania do Q&A, to była Lilia, przez L-I-L-I-2-A. Bardzo jej podziękowałam, przypięłam ją pod komentarzem i bardzo dziękuję, że subskrybuje i żeby ona też mogła zachęcać inne osoby do subskrybowania mojego kanału i wy też bądźcie na bieżąco z moimi filmami i to bardzo jej dziękuję za to, że zrobiłam tyle pytań. Większość z nich to właśnie ona mi zadała i bardzo fajne te pytania. I właśnie mam nadzieję, że takie pytania wam się podobały i wszystko, co powiedziałam, że znacie teraz mnie lepiej i że możecie po prostu wiedzieć na przykład o moim życiu trochę więcej. I bardzo wam dziękuję za pytanka. I to wszystko na tym odcinku, więc do zobaczunka. Mam nadzieję, że będziecie zostawić dużo łapeczek, żeby może nagrać jakiś film z Simsami. A więc do zobaczunka i retro chyba też może wam się podoba. Więc pa pa. No to pa!